Witam wszystkich serdecznie. Aktualizacja, co się udało zrobić przy off-gridzie przez ostatni czas. Bardzo mało filmów wrzucam, co tu się dzieje. No bo faktycznie troszkę się dzieje, ale są inne priorytety, jak na ten moment. Więc powiem Wam, co tu się udało zrobić. Nad czym pracuję i jakie są perspektywy, co będziemy robić dalej w najbliższym czasie. Więc zaczniemy sobie od agregatu. Zrobiłem jedną rzecz, która mnie najbardziej wkurzała przez ostatni czas. Kojarzycie, tutaj była czapka powieszona, najbardziej wystający element, i on był w świetle bramy. I co chwilę głową w to przyiwaniłem, więc w końcu to uwaliłem, bo naprawdę to było mega wkurzające. Co się udało jeszcze porobić? Jak widać, jest ściągnięty dopływ powietrza, cały filtr. Robię sobie adapter do manualnego wysterowywania linki. Podlinkuję film, w którym tutaj gdzieś w tym miejscu ta linka była zrobiona na trytkach. No, było to smutne, ale działało. W międzyczasie dużo materiałów mi poprzychodziło. Mam takie kostki złączeniowe. Nie wiem, czy będzie widać. Coś takiego kupiłem, bo to jest też spoko. Bym powiedział, że nawet jest troszeczkę lepsze, w sensie, że jest więcej pól do przykręcania w teorii, ale to będzie się u mnie lepiej sprawiało, że z racji, że mam ograniczone ilość miejsca i mam różne średnicy kabli. Tu jest na ten główny, to tutaj będzie podpięty ten kabelek. To wykorzystamy sobie, żeby się wpiąć do głównej kasety. Bo tutaj do agregatu z kosiarki też musimy zrobić sobie nową skrzyneczkę w nowym standardzie. Muszę wypalić benzynę, co została z ostatniego testu, który był, nawet nie pamiętam ile czasu temu. Na pewno nie będzie widać. Może słychać. Jest tam jeszcze coś, muszę to wypalić, wydmuchać gaźnik. O, tu jest skrzyneczka. Stary standard, na razie jedyna złączeniowa. No. I to będzie robione później w ten sposób. Fajne imbusy, dużo miejsca tutaj. Teoretycznie jest jeszcze jedno miejsce, ale nie jest wybita dziurka. Chwilkę mi to trwało, żeby znaleźć, zoptymalizować, co potrzebuję. I to będzie zajmować praktycznie te same ilość miejsca. Tylko, że będę miał to bardziej porozbijane. Oczywiście na plus i minus osobno. Udało mi się przez szwagra zorganizować lepsze przekaźniki. No nie wiem, czy lepsze, ale po prostu coś, co jest dostępne na rynku, żeby rozłączać alternatory. Przepraszam za kable, ale to jest w trakcie szycia. Czyli mamy tak, będziemy mieli podgląd na żywo, co się dzieje, zabezpieczenia, urządzenia, elektryki, pętli bezpieczeństwa, bo w końcu kupiłem grzybola, więc będziemy mogli sobie wszystko rozłączać, żeby było bezpiecznie. Oczywiście mamy zabezpieczenia wejścia, wyjścia i tak dalej. Jeszcze będę musiał dodać sobie jeden obwód pętli bezpieczeństwa. Bo robimy to tak troszeczkę dla bezpieczeństwa wszystko. Dlatego mamy też tutaj hebel. Co prawda akumulator już jest na pewno dętka od ostatniego razu. W sumie może. No w sumie zegarek wstał. Nie wiem, czy będzie widać. Zegarek jeszcze wstał. Ale na razie rozłączamy. To było, o tak, mogę sobie zabezpieczyć agregat przed obcym użytkowaniem. Co tu jeszcze się udało porobić? Nie wiem, czy pokazywałem, tutaj jest ogarnięte,
Jest zrobiony porządek. Przyczepiłem sobie tabliczkę, który bezpiecznik jest od czego. Prawdopodobnie część z tego może wykorzystam do dalszych prac. Bardzo problematyczna rzecz, ale udało ją się jedną rozwiązać i zaraz ją pokażę. A mianowicie kwadratowe kółka, powrzucę zdjęcia. Teraz, jak widać, są kółka w powietrzu na czterech osobnych lewarkach. Każde kółeczko dostało własny lewarek. Mam nadzieję, że będzie mniej więcej widać. Najwyżej podejdę do jakiegoś kółeczka, które może będzie tutaj lepiej pokazane. Jest po prostu lewarek, guma, taka jak tutaj, do podwieszenia tłumika, przecięta w pół. I jest wibroizolator jedynie. Nie wiem, czy będzie widać. Tutaj będę ruszał. To się całe rusza jak wściekłe. I muszę jeszcze porobić kilka zabezpieczeń. Z racji, że to musi tak twardo stać, że jak tutaj pociągnę komin, to mi się nie rozszczelni komin wydechowy z agregatu. No bo fajnie zrobić komin po taniości, a później się udusić i tyle będzie z kanału i tyle będzie z projektu. Co tutaj jeszcze? Tutaj mam już przygotowany i zrobiony na gotowo moduł, powiedzmy, zabezpieczający z szorstkiego, żeby nie ładować w drugą stronę. Kable są wykorzystane, już są, jak to się mówi, tak w miarę ogarnięcie zszyte. Dużo mi czasu trwało, żeby wykombinować, żeby to było izolowane od reszty i żeby miało wentylację, bo jednak troszkę to się grzeje. No nie dużo, no ale każda strata ciepła są nasze pieniądze. I wykorzystałem po prostu, to było na pleksa z podświetlenia matrycy ekranu LCD. Powykrawałem i zrobiłem izolatory sobie. Tutaj gumy będą do mocowania tłumika. Niestety jeszcze tego nie zdążyłem zrobić. Nie wiem, czy się uda, czy pogoda i czas dopisze, żeby to skończyć, ale będę walczył. Najważniejsze, żeby tą elektrykę zrobić i system, powiedzmy, żeby kółka nie były kwadratowe, bo to był naprawdę straszny ból 4 liter, żeby to wyciągnąć z warsztatu, jak coś było nie tak z tymi kółkami. Jak widać tutaj, jeszcze UPS został z przednich testów. Tu będę się szykował, prawdopodobnie dostanę od znajomego jakiś akumulator do testów. Mam tutaj naprawdę zimno. Zegary nie pokazują tak, jak powinno, no ale jest około 8 stopni. Możliwe, że tu jest troszeczkę zimniej, bo elektryka nie grzeje. Układ szczelny jak na razie. Osuszacz nie włączam. Na razie staram się ograniczać zużycie prądu do maksa. Dlatego grzejnik tutaj nasz z jedyną grzałką jest zasilony bezpośrednio z przetwornicy, czyli z naszej skrzynki tutaj. Przyszedł mi nowy licznik, a nawet powiem, że dwa. Więc za jakiś czas będziemy tutaj działać, będziemy wymieniać licznik. Tylko nie wiem, czy to zrobić jako cały, jak to się mówi, cały ciąg zdarzeń, że wymienimy tą całą tablicę, bo bez przyczyny to też nie było wycięte. Żeby tylko te światła zrobić, to był taki jeden z wielu etapów, pół etapów, żeby zrobić coś więcej. A ten międzyetap to będzie uruchomienie tej szafy elektrycznej, którą zszyłem już lata temu i nawet tutaj gdzieś dynda sobie wtyczka na 230. Nawet tutaj jest. Bo jest przygotowane, żeby zrobić testy oszycia, nazwijmy to tak. Jak to działa, czy jest wszystko sprawne, czy liczniki działają, dlatego tutaj te kable wiszą tyle czasu, bo to jest przygotowane pod kolejne liczniki już. Taki jest zamysł, ale no niestety
są priorytety i muszę się tego trzymać. Nie idzie wszystkiego naraz zrobić. Co do sterownika przetwornicy, jest spoko. Tutaj widać Arduino. Będę w najbliższym czasie starał się zrobić wersję kolejną sterowania, bardziej rozbudowaną. Może się komuś przydać. Ogólnie produkcja jest naprawdę słaba. Z Solar Trackera w tym momencie mamy. Żeby złapał zoom. Tak, mamy dzień. Są 2 waty. Jest naprawdę kiepska pogoda. I w końcu będzie czas tutaj te bezpieczniki porobić, bo kupiłem 40. I na tych 40 sobie po prostu zrobię tutaj zamiast tych hebli, bo one się grzeją, jak jest sezon. Będzie jeden, drugi. Bardziej chodzi teraz, żeby pokazanie o co chodzi. Będzie jeden, drugi bezpiecznik. I będziemy działać, jak to się mówi, dalej, żeby zoptymalizować i zabezpieczyć układ przed dziwnymi sytuacjami. W tym momencie też podlinkuję zbiórkę dla Keniego. Szczerze nie patrzyłem, jaka jest teraz kwota i jeszcze czy trwa zbiórka, ale jeszcze powinno być około 30 dni, więc jakby ktoś chciał wspomóc Keniego, więc będzie miał okazję, będzie podlinkowane w opisie. U niego się troszeczkę podziało, nazwijmy to tak. Chłopakowi się spalił dom, więc jak ktoś będzie chciał wesprzeć, śmiało może to zrobić. Tutaj nic się nie podziało. Na pewno, co będę chciał zrobić, to też dla bezpieczeństwa zrobić przegląd przetwornicy. Miało to być zrobione w zeszłym roku. No niestety, testy akumulatorów, które też podlinkuję, trwały dłużej niż myślałem. To tak się wszystko wydaje, że to jest raz, dwa, ale jak to się później człowiek za to weźmie, to idzie dużo czasu. Więc to będzie sprawdzone. Na pewno miałem też tutaj wszystko podokręcać, pozmieniać sposób mocowania. Niestety też tego nie ogarnąłem. Narzędzie do zrobienia tego poprawnie już czeka też ponad rok pomału, no ale jak to się mówi, doba ma tylko 24 godziny. Układ testowy, czyli MPPT po naprawie daje radę. Działa, na razie nic się nie podziało, jak to się mówi, nic się nie wyjarało. Tu jeszcze tak pokażę. Jak mówiłem, grzejnik leci sobie na warunku, bo mamy tak. Mamy zewnętrzny czujnik temperatury, bardzo precyzyjny, tylko że teraz jak patrzyłem, ile on kosztuje, to jest masakra. I mamy drugi warunek, gniazdko, czyli może być warunek albo temperatura ustawiona, albo gniazdko, skrzynka zabezpieczająca. Połączenie i jeszcze same zabezpieczenie jest w grzejniku, w grzałce. Tutaj nic się nie działo, na szczęście. Chyba tyle, bo naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio coś mówiłem. Tutaj z tym tematem też na razie nic nie ruszam, tylko dwa kable zostały poprawione, jak widać, bo akurat miałem potrzebę to naprawić. Naprawić, poprawić. Więc na razie tylko tyle jest zrobione. Obiecywałem, że to zrobię, ale są rzeczy ważne, ważniejsze. Niestety, póki działa, nie będę w to kopał. Tym bardziej, że priorytetowo i sprawnościowo są bardziej pilne sprawy. Coś jeszcze? No, komin czeka, rury czekają. Więc to jest raczej priorytet, ograniczyć koszta prowadzenia off-grida i ogrzania tego pomieszczenia, bo jednak jest co tutaj grzać. Na miejsce no, też jest potrzebne, bo jak widać przejścia za bardzo tutaj nie ma. No ale dobra. Idziemy teraz do akumulatorowni, czyli na drugą stronę i tam też troszeczkę porobiłem coś. Więc wskakujemy do pomieszczenia zaraz obok.
bym zapomniał, ale na szczęście przy wychodzeniu sobie przypomniałem. Mam tutaj już wstępnie zrobiony układ, czyli tak, tu jeszcze czujnik ciśnienia oleju, dobrany do tego, co powinno być. I mamy manometr. W końcu mamy to wszystko jakoś połączone. Muszę to poskręcać, pozabezpieczać. Jedynie tutaj troszeczkę mi gwint nie pasuje. Ale ogólnie dziękuję, powiedzmy, anonimowej osoby, nie? Która mi pomogła to podobierać i wymyśleć, jak to zrobić, żeby to działało. Mi to długo trwało, lokalne sklepy wszędzie, wszystkie objeździłem, nikt nie chciał pomóc z doborem, bo nietypowe gwinty, małe, nie idzie na tym zarobić, to jak nie idzie na czymś zarobić, no to po co pomagać? Po co komuś coś sprzedać, sprowadzać, jak na tym nie zarobię, więc dziękuję koledze, na pewno będzie wiedział, o kogo chodzi. Za pomoc w doborze i dobór elementów. Więc to mam etap do podłączenia ciśnienia oleju. Więc za niedługo, prawdopodobnie to będzie jednocześnie robione z wymianą termostatu. Tutaj sobie wskoczę. Ciasno. Dlatego na razie tutaj nic nie robiłem. Muszę wymienić termostat i tutaj ten korpus gdzieś ciurczy, dlatego mi ubywa płyn. Teraz nie będzie z tego kątu widać. No i przy okazji zaraz tutaj mam czujnik ciśnienia oleju, więc wszystko za jednym razem się wyciągnie i może spróbuję odpalić agregat, przynajmniej na rozruszniku go trochę pokręcić, żeby olej się dostał zaś do głowicy, żeby nic nie zardzewiało ani nic takiego. Bo niestety mam tutaj wysoką wilgotność, ale nie chcę, żeby coś się stało z silnikiem. No i widać tutaj tak samo jest zrobiony lewarek, każde kółko osobno. Jedynie jesteśmy tak blisko, że nie jestem w stanie poruszać, ale jak to się mówi, każde kółko dostało własny lewareczek. Jeszcze mamy wtyczkę do alternatora, mniejsze wtyczki. Z racji, że po prostu już wiemy, jakie będą prądy szły. Z kablami trochę przesadziłem, wystarczyłoby troszeczkę mniej, ale jak to się mówi, mniejsze spadki napięcia przynajmniej od tej strony, od agregatu. Przyszłościowo już będę wiedział, jakie mają być średnice, żeby na pewno zapewnić optymalnie kasowo oraz kablowo przepływ prądu. No i co, tutaj na razie tyle. Idziemy do akumulatorowni, żeby coś tam dalej działać. A więc jesteśmy w akumulatorowni. Akumulatory żyją dość szczęśliwie. Wyważarki praktycznie nic nie mają do roboty. Z racji, że czasowo to pochodziło chwilkę. Jak był jakiś dysbalans, to sobie po prostu poprawiłem. Czyli po prostu przełożyłem na przykład ogniwa między sobą. Widać, że tutaj się zrobił trochę porządek. Będzie grzejnik. To jest etap, by dociągnąć bypass do piwnicy. Tu sobie w zeszłym roku przygotowałem wyjście, więc będę musiał tutaj sobie wyjść. Niestety wychodzi na to, że będę musiał to zrobić przez regał. Może, że mi się uda jakoś to tam złamać te rurki tak, żeby wyjść za regałem. Ale jeszcze nawet nie pasowałem tego z racji, że są ważniejsze etapy. Wolę w piwnicy na razie sobie coś porobić. Akumulatory dają radę. Jest tu zimno. Jest tylko mój najstarszy osuszacz. Załączam go, bo tu już była taka wysoka wilgotność. Ponad 80%, a nie chcę, żeby tutaj ta elektronika cierpiała. Niestety tutaj podłoga nie jest w żaden sposób izolowana, więc ta wilgoć z zewnątrz się dostaje tutaj. No ale dla mnie najważniejsze, że udało się wszystko stąd wywalić. I będziemy lecieć rurkami tu, do grzejnika. Za regałem tu i wychodzimy, idziemy w tamtą stronę. No ale to wszystko będzie wymagało dużo czasu.
Niestety pieniędzy. No ale cóż. Jak się powiedziało A, to trzeba też powiedzieć O. Tutaj od tej strony wszystko na razie jest git. Galimatias z kablami z czasem będzie ogarnięty. Jak mówiłem, to nie jest na razie najwyższy priorytet. Choć już tutaj coś sobie poprzeciągałem tak, jak powinno być. Tu jest takie, powiedzmy, torowisko zrobione do kabli, że plus, minus jest osobno zrobiony. No, od tej strony tyle. Tutaj będę musiał prawdopodobnie cały rząd akumulatorów wywalić, żeby rurki pociągnąć. No bo raczej miedziane rurki i akumulatory się nie dodają, więc dla bezpieczeństwa będę musiał wszystko odsunąć, żeby tutaj to przeprowadzić. No ale co zrobić? Co tutaj? Tutaj chyba na tyle. No, będę kręcił, jak będziecie chcieli, jak to będę montował, jak to będę lutował, ale to już od was zależy, czy jesteście zainteresowani. Idziemy do piwnicy, tam też dużo takich prac przygotowawczo-wdrożeniowych, nazwijmy to tak, bo trzeba się przygotowywać. Jest bardzo dużo małych etapów, żeby cokolwiek zrobić do końca dobrze. Więc tu na razie tyle. Lecimy dalej.